Pamiętam, że miałam z Tobą przyjemność rozmawiać podczas preselekcji. Wtedy wygrała Blanka. Jak wiemy, Eurowizja wzbudziła bardzo dużo emocji. Teraz Blanki jest tak troszeczkę mniej. Jak Ty oceniasz jej karierę i to, co dzieje się właśnie po jej powrocie z Liverpoolu? Ja myślę, że każdy krok, który Blanka już stawia, jest na pewno niesamowicie świadomy. Mocno trzymam za nią kciuki. Jeżeli potrzebuje w chwili obecnej przerwy, to niech odpoczywa, ale niech szybko do nas wraca z nową muzą. Widziałem, że kręci jakiś nowy teledysk, więc bardzo się cieszę razem z nią i czekam na nowości. Ale no, miała bardzo intensywny czas, więc ja się jakby nie dziwię, że może teraz musiała sobie troszeczkę tak odpocząć i gdzieś wyjechać, bo też widziałem, że była na jakichś wakacjach. Jak podobał Ci się w ogóle jej występ? Bardzo mi się podobał. Uważam, że ogromny szacunek za ten progres, który ona zrobiła, bo widać tam ogromną pracę wokalną, choreograficzną. Świetnie się to oglądało. Trzymam kciuki za Blankę i uważam, że wspaniały pop jest bardzo nam potrzebny. Oczywiście w sercu jest bardzo Jan. No, dziękuję.